ogóle piękny zachód księżyca, ale to nie o tym jest ten odcinek, ponieważ dzisiaj będziemy oceniać ukryte bazy widzów i będziemy ich oceniać podwójnie. Jak widzicie, w moim ekwipunku jest 5 bloków różnych surowców. I oczywiście jest to ocena od 1 do 5 każdej bazy, to znaczy za 5 dostaną nederyt, za 4 dostaną blok złota, za 3, tyle to jest 3, dostaną blok żelaza, za 2 blok złota, a za 1 blok węgla. Jednakże tak samo będziemy oceniać to, jak są ukryte. To znaczy, żeby dostać piątkę, trzeba naprawdę mieć ultra ukrytą bazę z wieloma systemami zabezpieczeń. Więc zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, bo dzisiaj będzie ciekawie. I słuchajcie, jesteśmy w pierwszej bazie, znaczy, bo w ogóle jesteśmy na jakimś skyblocku. Tego się nie spodziewałem, oprowadzę cię, kochanie. Czy ten chłop nie jest jakiś zbyt ciepły? To jest tabliczka, że wiesz, no tak, żeby ci nie zliczyli, tylko żeby się dogadali. No cóż, dyplomacja się liczy, ale niestety na ekstremie nie zawsze działa. I w ogóle, słuchajcie, to jest baza ukryta akurat w powietrzu. Zaraz sprawdzimy, jak bardzo jest ukryta. To jest dom na magazyn mojego autorstwa, jak całe te wyspy. Co jest? Ej, to tutaj istnieje dalej. Bo Lamomag się nie chciało budować. Zajechany leń. Okej, chyba kojarzę link Lamomag. Ej, co jest z tymi drzwiami nie tak? Chodź do środka. Dziwne są, ale okej. Ej, nie no, naprawdę jest tu póki co ładnie. Nawet Ender Chesta nie przeniosła. Chłop ma naprawdę jakiś duży problem chyba do swojej współlokatorki. Dobra, ale wracając, tu taki stół. Nie no, jak dla mnie, w ogóle te tutaj te krzaczki też super wyglądają. Tutaj są te nowe poty, to jest naprawdę super. Czyli są wykorzystane rzeczy z nowej wersji. I ściany, słuchajcie, ściany są kozackie, bo są zrobione z ścian. W sensie to się nazywa wall, nie? Więc jakby ściana, mur, coś takiego. Tu magazyn, też bardzo ładnie tutaj w ogóle, nawet tabliczki są ładnie zrobione. Ej, jestem naprawdę pod mega dużym wrażeniem. Na górze też jest magazyn, to jest taka troszkę biedniejsza część wystrojowo. Tu magazyn, ale już nie podpisany, czyli taki mniej istotny. Ej, ale stąd fajnie widać farmy, tam są jeszcze chyba drzewa. Mój balkon kochany. Ej, tutaj też jest super. Naprawdę bardzo oryginalny design domku. Czegoś takiego na streamie nigdy nie widziałem, żeby ktoś takie coś zbudował. Więc tutaj naprawdę bardzo dobrze się wszystko zapowiada. Tu jest dziura. Nie wiem, o co chodzi z tą dziurą. Tam to akurat nic nie ma. Ale chłop się chyba sam musiał zastanowić przez chwilę. No i proszę bardzo, ja mamy faremki, które nie dość, że są duże, to naprawdę bardzo ładnie zrobione i można tutaj pokazać wam, jak to wygląda od dołu. No, te wyspy są naprawdę zrobione z dużą dbałością o detale i bonusową mam też tutaj kolejną bazę, też obok. O co chodzi z tym gościu? Ja go wiesz, innej bazie spotkałem jak coś. Zobaczcie, to nawet nie jest zbudowane ze stołu, tylko z wielu różnych surowców, by było ciekawie i naprawdę fajnie jest to zrobione. Tutaj nawet jest paleta barw poprawnie wykonana, to znaczy są mood bricki. Tutaj prawdopodobnie obok powstaje kolejna latająca wyspa. To jak? Aha, że to już wszystko. No okej, dobra, to zobaczmy jeszcze, co jest tutaj więcej, bo tu jest coś, co wygląda na parkour. Czy chłop lubi sobie parkurzyć na własnej bazie na wysokości? Ej, to jest japońska brama. I z tego też swisa naprawdę jest tutaj super. Tutaj jest przejście. A, czyli już wiemy, po co było to tutaj wyjście z tyłu. Które dziwne, że tutaj jest to tak zaaranżowane. No ale okej, może taka wizja artystyczna. Prawdopodobnie da się tutaj też dostać tędy. Tak. Twoja małżonka Lamomag też tu mieszka. Moja? Jak to moja? Tak, ale ja jej nawet nie znam. Czy też, że nie lata? Ja ty się zamknij, bo cię mogę zabić i zbanować. Mam mocniej nieskończoność, więc jakbym go uderzył, to by mogło być trudno. Może sobie usunę w razie czego te efekty, żeby nie było, że no zabiję kogoś przez przypadek. Tutaj nie ma prostych rozwiązań. Na przykład ta drabinka tutaj, zauważcie, że musi je przeskoczyć. No nie, no to jest naprawdę super. Słuchajcie, jak dla mnie to jest kapitalnie wykonane. Teraz zobaczę sobie koordynaty. Baza jest całkiem wysoko i z tego co widzę jest położona nad oceanem, także jej w powietrzu nie widać. I szczerze mówiąc, nie wiem jaką skuteczność ma takie budowanie baz, więc może po prostu zapytajmy, ile ta baza czasu już stoi. To, o czym wam nie powiedziałem, to kryteria oceniania jej zabezpieczeń. To znaczy oceniamy to po tym, jak długo dana baza żyje. Więc węgiel jest, jeżeli baza powstała tego samego dnia lub na przestrzeni tych ostatnich. Złoto, jeżeli powstała tydzień temu. Żelazo, jeżeli powstała 2 tygodnie temu. Złoto, jeżeli powstała miesiąc temu. I netherite, jeżeli powstała ponad 2 miesiące temu, bo to znaczy, że jest dobrze zabezpieczona. No myśl szybciej, daj netheryt, nie wstydź się. Ile czasu już ma ta baza? Oni nie wiedzą o tych kryteriach, więc nie są w stanie mnie oszukać. I będę o to pytał, tak wiecie, bardzo niewinnie, żeby nie podejrzewali, że to może wpłynąć na ocenę. No ogólnie długo już trochę tu jest, ale budowałem ją jakoś 2-3 dni. Ale ile czasu już stoi? Chłopie, nie przeklinaj, bo cię zbanuję z tydzień. Okej, czyli to jest to, o czym mówię.
mówiłem. Znaczy, jakby moja ocena, słuchajcie, tej bazy, tutaj w ogóle, co prawda, nie ma enchant. Ej, właśnie, a co tam jest? Bo tutaj, czy tu jest zejście na dół? Tak, on nam tego nie pokazał. Aha, bo to jest niewykończone. No dobra, brakuje kilku rzeczy, takich jak enchant i tak dalej, ale za sam design, all in all, myślę, że tutaj należy się piąteczka. Więc tak, ocena bazy to 5 na 5. To masz, bo to nie da się uczyć, że to jest po prostu wykonane mistrzowsko, zbało się o każdy detal. Nawet jeżeli tutaj brakuje jakichś rzeczy podstawowych typu enchanting, to ja wiem, że one się tutaj znajdą prędzej czy później. A dodatkowo, ocena ukrycia bazy to 2 na 5. Lenek, Egzy, nienawidzę cię. Dobra, widzę, że tutaj chłopaki mają jakieś porachunki nierozliczone. Nie wiem, o co chodzi, ale tak, więc to była pierwsza baza. To by się spodziewał, że będzie ukryta akurat w powietrzu. Siemson, to jest chłop, który się nazywa Wielka Stopa 123. Dobra, mamy tutaj naprawdę chyba dużą bazę przed sobą. Oprowadzaj od tego miejsca. Bo tutaj z tego, co widzę, to mamy enchanting. Enchanting tak całkiem spoko wykonany. Jest taki nieregularny design, ale nie jakoś specjalnie spektakularny. Jest tutaj też w ogóle spawner. Ej, bardzo ciekawe. To znaczy, wszystkie zombiaki są zamknięte w takiej rurze, na takiej podpórce. Bardzo fajne, bardzo łatwa ekspiarka przede wszystkim. Ciekawie wykonane, oryginalnie bardzo. Są tutaj też wieśniaki, więc jest to takie miejsce chyba typowo do zbrajania się. No i dobra, możemy zobaczyć, co jest dalej w sumie. Czekaj, dodam klimatu? Jak on chce tutaj dodać klimatu? To znaczy, chcę głowę smoka założył. Okej, dawaj, teraz można. No dobra, co my tutaj mamy? Tu są dalej wieśniaki, tu jest naprawdę bardzo dużo wieśniaków. Śmiesznym motywem jest to, że są poukrywane w ścianach. Tutaj te dwa na przykład, co one sprzedają? Aha, takie rzeczy. Okej, piecykarnia w wieśniakami. Chyba z, ale ok, ogólnie jeden spoko set z wieśniaka. No, ej, faktycznie, yo. To jest normalnie farmiarka diamentowych setów. Dobra, tutaj obok mamy farmę trzciny cukrowej. Trzcina cukrowa, po prostu jest duży pokój na to wykopany. I jest on bez jakichś specjalnych designów. Tutaj widzę, że żadna ściana nie jest zrobiona, ani nic. Kurde, autokorekta. Autokorekta, co ty na telefonie piszesz? Bardzo dziwny chłop. No ale dobra, co mamy dalej? Tutaj, ej, tutaj, dobra, bo tutaj nie wiem, Brick się bawił, mój kolega. Dobra, więc ustalmy, że to nie jest integralna część designu tej bazy. Tutaj farmy. Ej, bardzo fajna farma. To znaczy, wiecie, no nic wielkiego, nie? Bo to raczej nie chodzi o to, że to było nic wielkiego, to ma być po prostu farma, ale dziwię się, że na jedzenie zrobi taką małą farmę, a na naczynię cukrową tak dużą. Nie, no fajnie, tu jest nawet sufit zrobiony, podłoga jest zrobiona. Bardzo oryginalny design jest tej bazy, kiedy myślicie, że widzicie już wszystko, a tutaj nagle okazuje się, że nie. Nie jest skończone, bo jestem leniem. No dobra, więc idziemy dalej. Tutaj mamy chyba mini magazyn, beczka Blueberio, skrzynia. Dobra, czy jeden ma beczkę, a reszta ma skrzynię. No dobra, magazyn mały, ale jak widać, prawdopodobnie wystarcza. I idąc dalej, tutaj mamy farmę krówek z villagerem. Zaraz, czy on stąd uciekł? Tak, co jest? Ej, on tu wrócił. Nie wiem czemu tutaj. Ej, ale nie, on wrócił normalnie tutaj. Co jest w ogóle? Ale okej. Okay. Więc ta baza ma dużo hipotetycznych miejsc na wieśniaki. Tu jest pewnie wejście i wyjście. Tak, no. Tak, czyli tam jest wejście, tu jest wyjście. Dokładnie, tak jak napisał. Zamkniemy mu, napiszę może odpis, lol. Dobra. Miała być tu alchemia, ale nie mogli się zdecydować. No cóż, myślę, że wyjście jest jednak ważniejsze. Ale co ja się tam znam, nie? O, tutaj mamy rozwidlenia. I dobra, ta baza jest większa, niż mi się wydawało pierwotnie. Nie wiemy, dokąd prowadzą te zejścia. Nie wiem, czy tam jest w ogóle sens. Na dole i meloniarnia ogromna z wieśniakami. Aha, czyli do tej meloniarni są dwa wejścia z lewej i prawej strony. To jest ciekawe rozwiązanie designowe. No czy taka ogromna ta meloniarnia? Byłbym w stanie się kłócić, bo jak dla mnie to szyszy jest jakiejś średniej wielkości. Widziałem wiele większe, więc powiedzenie na nią ogromna, to duże nadużycie tego słowa. O, widzę, że są bogaci, tutaj jest nawet niewykopane żelazo. Mhm, gardzą. To ciekawe, co powiedzą na ocenę, gdzie zostaną żelazo. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy znowu wieśniaki. Tu jest naprawdę dużo wieśniaków. Czy ta baza to baza wieśniaków? Tutaj bobodziarka. Aha, czyli miejsce, gdzie się robi bobo. No spoko. I słuchajcie, kolejne wieśniaki. Ile oni mają tych wieśniaków? Tutaj trzech typów, nie wiem czemu. Naprawdę, jakby ta baza bardziej przypomina bazę wieśniaków, a nie jeżeli graczy, bo widzę, że wieśniacy tutaj mają wiele lepsze warunki życia, mają swoje pokoje, czy też bardziej klatki. Jest tutaj naprawdę bardzo ciekawie. Jest
jest dbałość o detale. Tutaj po takich rzeczach jak to na przykład widać. Dobra, ile czasu stoi już ta baza? Będzie to istotny element oceny, ponieważ będziemy oceniać też oczywiście to, jak jest ukryta, a co nam lepiej powie o tym, jak jest ukryta, jak nie czas jej istnienia. Jakieś około 2 tygodnie od 23 sierpnia. No dobra, więc moja ocena bazy to... Myślę, że może dać 4 na 5, bo jest ładnie zrobiona. Nie jest to nic, co wywala z butów, ale jest fajnie zrobiona. I 3 na 5 za ukrycie bazy. Czyli proszę bardzo, dostajecie blok żelaza. Wasza baza w sensie. Zaczynamy w naprawdę dziwnym miejscu. W miejscu, gdzie gracze biją szkielety w Skulk Cave'ie. Siemka. Ale wydaje mi się, że to jest tylko jakiś naprawdę błąd w Matrixie, ponieważ widziałem, że... Ej, czemu przeklinacie? Widziałem, że tutaj obok jest całkiem ciekawa baza, więc zobaczymy, jak ona wygląda. No, w tym cave'ie jest naprawdę bardzo ciemno. Nie wiem, o co chodzi. Tego nie widzisz. Witaj, idolu. Oprowadzaj ktoś. Chodź za mną. Dobra, wszyscy chcą, żebym szedł za nimi. Tutaj dopiero tak naprawdę wchodzimy do właściwej części bazy i... Oh my god! Naprawdę zapowiada się ciekawie. Jaki tu jest przepych wszystkiego? O nie! Tu jest... przepraszam bardzo, muszę zliczyć tą tabliczkę. Tutaj było przekleństwo, ale to był kogoś pokój. Co tutaj mamy? Pierwszy pokoik naprawdę bardzo fajny. W ogóle zobaczcie, jakie ciekawe filary. To jest coś, co naprawdę napawa mnie masą kreatywności, kiedy coś takiego widzę. Ej, to jest budowane przy samym bedrocku. Zresztą widać tutaj bedrock i sprawili, że bedrock stał się integralną częścią wystroju. To jest 500 IQ. Dokąd jesteś rudy? Nie jestem rudy, jestem blondynem. Zresztą widać po włosach tutaj, gdzie pada światło, że mam jasne włosy, a nie czerwone. Tu nie, patrz, tu brzydko. No i tak nie jest tak brzydko, jakby mogło być. Ej, tutaj jest sufit w ogóle. Dobra, tu jest sufit, który jest dla kogoś innego podłogą. A, bo tu jest wejście na górę. No dobra, tu jest na razie pusto. Tu będę trzymać, co tam było napisane. Mam nadzieję, że żadne przekleństwo. Dobra, tu jest jakieś miejsce, które prawdopodobnie jeszcze nie zostało zagospodarowane. Schodzimy na dół i słuchajcie, naprawdę ten dziki wystrój mega mi się podoba. Te ściany, takie troszeczkę, powiedzmy, że japoński klimat to ma po części. Pokój Shinobu, Shinobubu, Shinobubub. Okej, aha, to jest ten brzydki pokój. Mają połączone pokoje, to też jest spoko. Pokój A i W, serduszka, dupa, serduszko. No dobra. Ej, co jest? Co jest? Wygląda jak ja, gdybym ważył 500 kilo więcej i miał fałdy większe niż szyję. Ej, naprawdę tu jest mega kozacko, ale mi się tu podoba. Kolejne fajne łóżko, kolejny fajny wystrój. Tutaj to szkło, niby wiecie, niby można by powiedzieć, że takie od czapy, ale ile uroku to dodaje, to jest coś niesamowitego. I tutaj mamy... Aha, tutaj w ogóle są męże, żony i dupa, i właściciel jednocześnie. Ktoś tutaj jest łasa na kasa, powiedzmy. Tu jest za dużo rzeczy do wymazywania na tym odcinku, naprawdę. Dobra, enchant? Spoko. Ciekawe, że jest za nim taka mała przestrzeń. Myślę, że jest to okej? Okay? Wchodzimy dalej do kolejnej części bazy, bo to był dopiero początek. Kurosaya jest wiadomo, jest łasa na wiadomo co. Łasa na kasa. Tak. Okej, okay, tarura, turura. Przepraszam bardzo. Czy wy jesteście dziewczynami? Ja nie. Ja też. Ja też, aha, że tak, może... Słuchajcie, mam dziwne wrażenie, że w moim pokoleniu dziewczyny były trochę bardziej zamknięte w sobie i jakby to powiedzieć, jakbym zbudował rurę koleżance w pokoju w Minecrafcie, to zapewne następnego dnia dostałbym poręcznikiem w twarz. Jednak dochodzi do czasów, kiedy dziewczyny same to budują i gdybyście tylko widzieli, co było napisane w tych tabliczkach, nie mogę wam pokazać. Ale cóż, wychowałem się chyba w innych czasach. Czy gorszych, czy lepszych? Nie mam pojęcia. A teraz idziemy dalej. Ale i to, no, come on, klęż do wymazania. Ta baza jest jak pole minowe. Dobra, tutaj fajna naprawdę Braving Sandy. Super to jest zrobione. Tutaj mamy, zaraz. Najpierw sprawdziłem tabliczkę, bo już wiedziałem, że tam będzie coś napisanego złego. Super bar. Yo, ej, to. To jest kolejna tabliczka do usunięcia. Nie no, ten bar, słuchajcie. Yo, ta kuchnia. Co jest? Ej, to jest jedna z najlepiej naprawdę wystrojonych baz, jakie w życiu widziałem w środku. Yo, mega, mega spoko opcja. Dobra, pójdźmy wyżej, bo tutaj też są jakieś...
Że co? Say what? Ta baza jest aż tak duża? Ej, ja, słuchajcie, chciałbym mieć taką bazę. Chciałbym zamieszkać w tej bazie. Dobra, schodzimy dalej, bo tam już widzieliśmy, naprawdę, tutaj jest wieże, które nie są dokończone. Nie ma co się dziwić, bo ta baza naprawdę ma rozmach. I tyle. Ile czasu ma już ta baza? Ona wygląda, jakby miała co najmniej miesiąc. Z 2 tygodnie. Okej, odcisz mnie. Nie mogę ci odciszyć, bo pisałaś bardzo niecenzuralne rzeczy. Albo pisałeś. O, jest też nawet miejsce na miłość w tej bazie. Aha, no tak, zapomniałem, że tu jest dużo żon i mężów. Więc tak, moja ocena bazy to 5 na 5. Słuchajcie, aż naprawdę w to nie wierzę, ale tak. Ale ocena schowania bazy to 3 na 5. Więc macie jeszcze to. Proszę bardzo, te 2 bloki są dla was i ja naprawdę, widzowie, nie mogę wyjść z tego w szoku, jakie bazy dzisiaj oglądamy. One są naprawdę fenomenalne. A tymczasem pójdźmy do kolejnej. I jesteśmy w kolejnej, a zarazem ostatniej bazie na dzisiejszym odcinku. Tutaj mamy chyba 2 osoby, które tu mieszkają. Oj, to są te nowe paterny z nowego Minecrafta. I jesteśmy od razu w magazynie. Ej, magazyn całkiem ciekawy. Z tego, co rozumiem, to każdy surowiec ma swoją własną skrzynkę. Chociaż nie każdy, bo na przykład tutaj łatwo zauważyć, że są niektóre wymieszane. Idea na item frame'y naprawdę mega spoko. Gorzej tylko, że trudno pomieścić wszystkie itemy w Minecrafcie w formie jedna skrzynka, jedna rzecz. Tu magazyn, który niedokończony, ale całkiem spoko wygląda. Dobra, czy jest tutaj ukryte przejście? Nie ma tu ukrytego przejścia? Nie ma. Chyba, że są gdzieś tutaj drzwi? Nie ma tu drzwi. Dobra, próbowałem. Podłoga niby chaotyczna, ale ma jakiś swój urok. Teraz wychodzimy zaraz. Co to za korytarz? Zacznijmy od wejścia. No dobra, więc przechodzimy przez długi korytarz. Co? Ej, co? To jest takie duże? No dobra, spoko. Na razie mi się podoba. I tu jest wejście z tym nowym kwiatem na środku. Tutaj hub i wejście po drabince. Zegarem, więc spoko, bo kiedy wychodzicie, to przynajmniej wiecie, jaka pora dnia was czeka na zewnątrz. No i idziemy dalej. Co my tu mamy? Ej, jest tu farma sniferów. Jest to pierwsza farma sniferów, jaką w życiu zobaczyłem na ekstremie. Chyba pierwsza, no. Są też ej, krowy grzybowe? Mają naprawdę dużo rzadkich gatunków. I fajnie jest zrobiony sufit. Widzicie, te płotki naprawdę, one dają kopa całości. Wszystkie zadbane. To nice. Tymczasem wchodzimy wyżej za tą osobą, która prowadzi nas przez jakiś cave. Nie wiadomo, gdzie ten cave prowadzi, ale dużo rzeczy w tej bazie pominęliśmy i jeszcze dużo przed nami. Co to? Aha. To jest wyjście na cave'a i tutaj z tego, co widzę, mają monster spawner. I nie tylko. Zaraz, co to? Aha, dobra. Czyli tutaj mają po prostu duże jaskinie, więc fajne miejsce. Tu jaskinie ze spawnerami. Oceniam bazę, a nie jaskinie. No więc dziwnie tu jest. Jakoś tak mega kwadratowo. Tak jakby, trochę jakby oni to wykopali. Tutaj fajny design też tego z tymi torami. Lepsze to niż przynajmniej nic. Tutaj też jest pewnie, wiecie, jakiegoś innego cave'a. Ciekawe rozwiązanie. Nie powiem, że nie. A ta chaotyczna podłoga, wydaje mi się, że jakoś się sprawdza. Teraz przechodzimy do części z farmami trzciny cukrowej i villagerami. Jest tutaj naprawdę bardzo ciekawie. Zakładam, że ta niebieska wełna chyba ma emitować niebo, żeby czuły się bardziej jak na polu. Tutaj chwilowo do rozrodu. Ja mam jedno słowo na takie miejsce, ale nie mogę użyć tego na tym filmie, bo to kanał family friendly. No, przynajmniej staram się, okej. Okay, w jakimś stopniu, żeby był family friendly. Przynajmniej nie przeklinam. Skromna farma. Okej, okay, farma spoko. Oko, ale bardzo ładna. Tutaj prawdopodobnie chowają rzeczy z farmy? A nie, pomyliłem się, więc jest to tylko część designowa. Aż dziwne. Naprawdę bardzo ciekawie jest tej bazie. Znaczy, nigdy nie widziałem jeszcze połączeń tylu bloków naraz i tu, sama podłoga i sufit musiały zająć masę czasu. Tutaj prawdopodobnie mają sypialnię razem z tajnym przejściem, które po opublikowaniu tego filmu już wcale nie będzie tajne. Nie wiem, gdzie idziemy aktualnie, ale mogę spodziewać się po drugiej stronie naprawdę wielu rzeczy. Dobra, więc przechodzimy i chyba doszliśmy już do końca, bo słyszałem, że tam się jakiś trapdoor otwiera. Tak, dobra, więc jesteśmy. Nie wiadomo, co to za miejsce. Tutaj design jest zupełnie inny. Tu enchant, alchemia i portal. Ale dlaczego jest to tak oddzielone? Zielone od siebie. Sekretna baza. No, już teraz nie. Ale bardzo dziwne rozwiązanie. Nie wiem, dlaczego się pokusili o coś takiego. Dobra, jest, tak jak mówili, ten enchant 30 level. Wierzę im na słowo. Nie będę oceniał tego, czy naprawdę jest na 30 level. My tymczasem wracamy sobie. Proszę bardzo. Tutaj jesteśmy i z powrotem. Czas zobaczyć to, co nas ominęło. A tutaj, ej, tu jest jakaś pracownia z kotkiem. Czemu masz 2 różnych oczu? Wyglądasz jak głupek. Kolejny
Kolejne piętro jest jeszcze. No to chodźmy je zobaczyć. Może jeszcze w tej bazie będzie coś, co nas zaskoczy. Ej, tu jest znowu inny design. Bardzo odważne robią designy. Takie ryzykowne na pograniczu tandety, ale widać, że osoba, która to buduje, mocno eksperymentuje, aczkolwiek chyba zna się na rzeczy. Tu jest nagle pokój gracza? Co? Ta baza jest naprawdę bardzo nierówna. To znaczy momentami wygląda świetnie, a momentami wygląda jak ostatnie kupsko leżące na drodze. Dopiero zaczęte. No tak, i tutaj to się rzuca w oczy. Bardzo dziwny rozkład tej bazy mają. Nie rozumiem dlaczego tak, ale baza jest naprawdę ogromna, więc założę się, że stoi już jakiś czas, bo to chyba największa baza, jaką dzisiaj zobaczyliśmy. I to na tyle. Ile czasu już ma ta baza? 2 tygodnie. Ej, to naprawdę niedużo. Znaczy, że naprawdę dużo muszą grać. Słuchajcie, moja ocena tej bazy. Baza jest naprawdę bardzo ładna, ale wydaje mi się miejscami mocno nierówna. Więc dałbym 5, gdyby to wszystko było jakoś bardziej skondensowane, bo wiecie, na przykład przechodzenie jakimś przejściem po enchant pół godziny to nie jest dobre rozwiązanie. Ale tak, baza jest naprawdę bardzo blisko od 5. Jeżeli chodzi o wygląd, to daję 4 na 5. Znaczy, mogłoby być 5 na 5. Zabrakło bardzo mało. Oraz 3 na 5 schowanie bazy. Więc druga ocena to żelazo. No niestety, dzisiaj nie znaliśmy żadnej bazy, która przetrwałaby dłuższą próbę czasu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i pamiętajcie, że filmy są codziennie, więc do jutra. Yo.